Dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Wczoraj smażyłam parówki, dzisiaj smażę boczek. Ale zobaczcie, jaki to jest boczek. To jest szynkoboczek. To pan boczek. To pan boczek do jajecznicy. O tak, o tak. Takie rzeczy to ja lubię. Okej, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. W kolejnym dniu ze mną. Ja nie wiem. Ja to chyba nigdy nie zniknę z tych internetów. Co włączycie? Odbiorniki malinowe. Musicie zablokować po prostu, najlepiej. Słuchajcie, ja dzisiaj rano po prostu na emocjach. Na emocjach, bo coś mi tak się, nie wiem, włosy mi się tak jakoś poodginały. W ogóle koszulka ze świąt, nie? Udawajcie, że nie widzicie. Nie wiem, jak ja umyłam tym razem włosy, że w ogóle mi się grzywka jakoś dziwnie umyła. Po prostu, wiecie, tu włosy puszyste, a grzywka jakaś taka... Nie wiem, jak do tego doszło, nie wiem. W każdym razie chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj z Brunkiem poleciałam na spacer i słuchajcie, taka jeszcze byłam zaspana, bo on dzisiaj mnie późno obudził, ale już tak wiecie, na ostatnich nogach, nie? Więc ja już widziałam, że on nie chce jeść miski, tylko on po prostu chce wyjść. Także szybko się ubrałam i pobiegliśmy i tak wiecie, tak szłam taka trochę jeszcze nierozgarnięta. Trochę było ślisko, trochę było błotniście, tak wiecie, miejscami trzeba było uważać, miejscami człowiek wpadał w błoto i tak szłam jak taka śpiąca królewna, a Brunek ma taką długą smycz i tam jest taki murek za garażami, my zawsze tam idziemy za garaże, tam sobie w park ciśniemy z takiej górki. No i wiecie, on się zatrzymał, więc ja się zatrzymałam, tak się zaczęłam rozglądać. Nagle, jak on mnie pociągnie, ale słuchajcie, to było takie jak nieraz w tych takich memach, nie? Że ja sobie tak stoję i nagle tak, wiecie, nagle mnie nie ma, nie? Poszła. I przebiegło mi coś czarnego przed oczami i ja byłam pewna, że to był kot, bo czasem są koty, jest taki tutaj rudy, czarny i Brunek lubi tak za nimi poszusować. Ale ja wychodzę za ten murek, znaczy w zasadzie to dobiegam, patrzę, a to pies i to taki pies, no, wielkości Brunka. I w pierwszej chwili, no to nie wiedziałam, co się będzie działo, bo Brunek do niego tak naprawdę przytegował. Tamten uciekł, ale wiecie, zanim uciekł, to się zastanowił, uciekać czy się bić. Na szczęście jakiś spokojny chłopak, chyba chłopak, no i tak zaczął uciekać, że wiecie, dał trzy te i już go nie było. Jak ja się zestresowałam. Wiecie co, jakby ten Brunek rzucił się na tego psa, albo nie daj Boże ten pies na Brunka, wszystko jedno. To co ja bym z tymi psami tam sama zrobiła? No nawet nie miałam niczego, żeby ich postraszyć, wiecie, no ale co, czym ich postraszę? Są tacy, co boją się mojego krzyku, ale nie psy. Nie no, żartuję. Więc, o Jezu, po prostu ciśnienie, wiecie, od razu do góry, adrenalina poszła, ale Brunek już ze spaceru nie skorzystał, bo on już szukał psa, on już chodził, on już, wiecie, nogę podniósł, ale już czaił, zaglądał. No na szczęście udało nam się spokojnie wrócić do domu, także nie wiem co to za piesek, bo w ogóle tego pieska nie kojarzę, więc może po prostu komuś uciekł. Wtedy co ten taki duży tutaj leżał, no to później go już nie było, on po prostu wydaje mi się, że komuś tam albo tam z domów zwiał i no i sobie przyszedł, nie? No bo gdyby go ktoś wyrzucił, no to wiadomo, żeby się tutaj błąkał. Także miałam sprawę na oku, bo można oczywiście zgłosić do gminy, ale nie. Jak już go nie było, tak go nie ma. Ale w ogóle to zniżyłam trochę aparat i nie wiem czemu, nie wiem od czego zależy, ale różne ustawienia, znaczy ustawienia w aparacie te same, ale inna na przykład, wiecie, jak to nie jest mój dzień. Jak siedzę tu, właśnie co ja dzisiaj odwaliłam przy śniadaniu, jak siedzę tu, to jest bardzo jasno, jak stoję z drugiej strony, już nie ma tak jasno. No zależy pewnie, jakie tam, wiecie, światło jeszcze do tego aparatu dochodzi. Ja rano dzisiaj dałam Brunkowi tabletkę na alergię, bo wiecie, że on jest alergik, on się tam drapie. Na razie mu to wszystko ładnie zarasta, to teraz gdzieś tam ogon zaczął gryźć. No po prostu super. Ale ogólnie nie jest źle. No i ta ostatnia pani weterynarz doszła do tego, że to jest alergia, więc tak wiecie jak to jest. Jak wierzyć jednemu, chodzić, walili w niego różne rzeczy niepotrzebnie, to nic nie dawało, może na chwileczkę. Także no średnio ich oceniam, ponieważ nawet nie wpadli na to, żeby tak spróbować. A ona od razu oceniła, że to jest alergia, dała nam co trzeba, no i na razie Brunek się trzyma, ale powiedziała, że to jest jakaś taka, wiecie, wziewna jak u człowieka, no i trudno. Ja też często mam jakieś czerwone plamy czy coś mnie tam swędzi. W każdym razie Brunek bierze jednego dnia mu daje całą, a drugiego mu daje połowę.
No i dzisiaj wypadło, że połowę. I tak, pokroiłam ten boczek, no i od razu, wiecie, w tą kosteczkę tego boczku, że mu wsadzę, bo on jak mu dam w chleb, tak to nie zje, w chleb, taką kuleczkę mu zrobię, to wyciągnie zębami. Ale w jakiś boczuś, coś takiego, wiecie, co on od razu chce zjeść, no to on nawet nie czuje. Więc w tą kosteczkę tego boczusia mu tutaj wsadziłam, ta druga połówka została leżeć na tej desce. On zjadł, ja oczywiście tutaj wszystko, boczuś na patelnię, nie? No i zaczęłam go smażyć. Słuchajcie, w trakcie smażenia pod któregoś boczusiu wyleciała ta połówka tej jego tabletki. Normalnie Wam powiem, że jak ja bym tego nie zauważyła, a istniała taka szansa, zalałabym to jajkami i zjadła, nie? Także myślę, że nic by się wielkiego nie stało, bo to nie jest Bóg wie co. No ale do czego to mogło dojść? Malinowa by wpieprzała, a w sumie jak ja mam alergię, to może by się okazało, że to są też dla mnie dobre rzeczy i akurat by mi przeszło. No nie wiem, dzisiaj miałam straszną alergię. Rano właśnie jak byłam z Brunkiem na spacerze, to powiem Wam, że tak mi oczy łzawiły, że przez chwilę normalnie płakałam. No jakby ktoś się zatrzymał, to by się mnie pewnie zapytał, co się stało. A powodów do płaczu nie mam. Dlatego, że no mam teraz powody do radości. Dlatego, że wszystko, wiecie, jak się układa tak, jak ma się układać, jak Wasze założenia albo plany się jeden po drugim realizują, no to jest tylko powód do radości. Ja ostatnio mam takie powody, nie mówiłam Wam, ale myślę, że to nie jest żadna tajemnica i różnymi rzeczami się chwalę, więc pochwalę Wam się i tym, że zmieniło się u nas sporo, dlatego ja tak ostatnio pogubiłam się, jaki jest dzień tygodnia. I w poniedziałek powiedziałam, że jest połowa tygodnia, bo uciekły mi dwa dni, a mianowicie uciekła mi sobota i niedziela. Kompletnie nie czułam, że jest weekend. Dla mnie to był jakiś dzień tygodnia, ale nie wiedziałam jaki. Cały czas zastanawiałam się, Boże, jaki jest dzisiaj dzień, sprawdzałam. Ponieważ mojego Artura na weekend nie było, no i teraz nie będzie go już długo, więc... znaczy, jutro akurat wraca, bo tak się złożyło, ale Artur mój zmienił pracę. No jak się domyślacie, na lepszą, na fajniejszą, w sumie na taką, na którą miał zmienić, bo taki był plan. I tamta praca była przejściową pracą i tak za długo żeśmy poczekali, bo plan był taki, żeby się z niej wymiksować, no jeszcze w starym roku. Ale tak wiecie, nie chciał też zostawiać swojego pracodawcy, więc tak jeszcze został. W takim wiecie, głupim okresie, potem jeszcze tam chwilę się dogadali, no a od, no już... krótkiej chwili, to taboret, od krótkiej chwili jest zupełnie w innym miejscu, no i jest bardzo zadowolony. Także wiecie, on się cieszy, ja się cieszę, wszyscy się cieszymy, ale jest to tylko kolejny krok, bo mamy taki, wiecie, plan, który będzie powolutku, mam nadzieję, realizowany. I gdyby nie to, co dzieje się teraz na świecie, byłby zrealizowany pewnie już. No ale trudno, tak to jest, że nie zawsze ma się to, co się chce. Ale dlaczego Wam też o tym mówię? Ponieważ na tej świecy, Boże, co to było? Sylwestrowej. Ja oczywiście napisałam, żeby było to, co jest teraz i powiem Wam, że spełniło się od tak. Znaczy wiecie, plan to zakładał, ale... planować dużo można, prawda? Nie zawsze się wszystko tak ładnie układa. I powiem Wam, że ja bardzo wierzę w ten rytuał akurat, dlatego że nam z takich wypisanych marzeń, życzeń, próśb sylwestrowych, z sylwestrowej nocy sprawdza się praktycznie wszystko. Wszystko. Bardzo dużo ważnych rzeczy się sprawdziło. I to wiecie, no... dlaczego by nie pisać, nie? Nie pisałam, żeby wygrać to lotka, ale nie wiem, czy w tym roku tego nie zrobię, wiecie? Bo jak tak wszystko się spełnia? Nie, ale tak naprawdę to, wiecie, magia magią, rytuały rytuałami, ale czemu by nie pomóc swojemu szczęściu? Może to coś dało, a może to zupełny przypadek? Ale wiecie, nikomu złego tym nie robimy. To, że sobie o czymś marzymy, to, że coś planujemy, że o czymś myślimy, to też jest tak, że to się samo nie spełni, jak napiszemy na świecy, bo jak napiszecie na przykład, że chcecie, załóżmy, nie wiem, wybudować dom, no i będziecie leżeć na kanapie i czekać, że to się ma spełnić, no to wiadomo, że się nie spełni, co nie? Także mój Artur bardzo dużo pracy włożył w to, żeby teraz być w tym miejscu, gdzie jest, ale ja muszę to powiedzieć, że ja go bardzo mocno wspierałam, a w zasadzie to nawet bardzo tak dopingowałam, więc myślę sobie, że
To jest trochę nasz wspólny sukces. Oczywiście jego bardziej, jego zasługa, bo wiecie, on swoimi rękami i nogami. Ale ja go bardzo mocno w tym wspieram i jak się to wszystko by tak nam fajnie poskładało, jak chcemy, to może za jakiś czas razem byśmy w tym byli, że tak powiem. Ale na razie nie chcę, wiecie, nie chcę sama sobie obiecywać, bo do tego jeszcze jest, do tego to jest jeszcze co najmniej 3 lata. Ale myślę, że zanim miną te 3 lata, to jeszcze kolejny próg osiągniemy. No, a wy trzymajcie kciuki, a ci wszyscy, którzy akurat mnie nie lubią i źle mi życzą, słuchajcie, nie wolno nikomu źle życzyć, bo najczęściej tak to działa, że to, co złe wysyłamy od siebie w drugą stronę, do drugiego człowieka, zło życzymy, źle mu życzymy, to bardzo często wraca właśnie do nas. Więc ja zawsze unikam takich myśli, że nie życzę jej dobrze. Właśnie ja zawsze każdemu życzę dobrze. Nie interesuje mnie, czy go lubię, czy nie. Mogę kogoś bardzo nie lubić i może mnie wkurzać, ale zawsze życzę mu zdrowia, żeby był zdrowy, żeby mu się wszystko składało, niech ma kasy, ile tylko potrzebuje. Dlatego, że jak jemu będzie źle, to mnie w ten sposób nie będzie dobrze. Chociaż niektórzy tak myślą, oczywiście, ale to jest błędne myślenie. Ładne słoneczko u nas wyszło, zobaczcie, ja właśnie smażę naleśniki, ale za tym słoneczkiem podążają takie piękne chmury, więc za chwilę może być niezła ulewa. Śnieg w zasadzie już stopniał, zobaczcie, także no nie fajnie, nie lubię takiej pogody, bo wiecie, my to wszystko później ściągamy z Brunkiem na siebie, ja pod buty, on pod futerko. Dobrze, to jeszcze tylko jedno słowo odnośnie krokietów, bo bardzo często mnie pytacie. W zasadzie zawsze jak pokazuję krokiety. Naleśniki tutaj, piękne, przysmażone. I do tego tak, zobaczcie, ja ich za bardzo nie spiekam, no bo one będą się jeszcze smażyły w bułce tartej, więc nie ma sensu. I w ten sposób sobie składam, czyli jak tutaj mamy naleśnika, no to ja robię o coś takiego, nie? I coś takiego, no tylko ładnie. Oczywiście równo, o, w ten sposób. I tak, i tutaj nakładam farsz, pilnuję, żeby nie dochodził do samego końca i później ładnie to wszystko tutaj, zobaczcie. O, zwijam. I wtedy tak fajnie ten naleśnik jest po prostu, wiecie, zwinięty w ładną rolkę. Słuchajcie, ja dzisiaj dalej bezgrzywkowa, ale tak powolutku zaczynam się przyzwyczajać, wiecie, bo ta myśl we mnie kiełkuje, żeby się właśnie tej grzywki pozbyć. I tak od czasu do czasu, jak właśnie wrócę z Brunkiem ze spaceru i ona mi się tak spod czapki rozłoży, to ja później ją tak rozciągam. Ale muszę dzisiaj w ogóle włosy umyć, bo tak jak mówiłam, albo nie mówiłam, może myślałam, że mówiłam, tak często mam. Po prostu słabo mi się jakoś grzywka domyła, nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie. No, tak. Wiecie co? Ja dzisiaj sobie po prostu trochę poogarniałam, posprzątałam, ale takie rzeczy, selekcjonowanie ciuchów, nie? Czyli w czym już na pewno chodziła nie będę. Co trzeba gdzieś może jeszcze komuś oddać, może już, nie wiem, przerobić na... Wiecie, ja czasem na przykład mam takie, o, materiały i to jest taka bluzka, Igor z niej wyrósł, ona tam gdzieś ma w środku plamki i tak dalej, nikomu jej nie dam. Ani nie sprzedam, więc po prostu potnę i to jest bardzo fajny materiał, żeby zrobić sobie ściereczki do ścierania kurzy. No, ale tak, słuchajcie, ja o tej stylówie, a tak się śmiałam przed chwilą z tą stylową w lusterku, chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj mi się przypomniała moja styluwa z porodówki. No i pewnie się zdziwicie, no cóż to mogło być, prawda? Koszula do karmienia, a no właśnie, koszula do karmienia, z tym, że słuchajcie, ja do szpitala pojechałam z dwoma koszulami, bo wiadomo, gdyby coś, to zawsze można tam, wiecie, dowieść. No i ja zrobiłam sobie taką wyprawkę, że kupiłam sobie fajne koszule, takie trochę młodzieżowe, takie tutaj z jakimiś aplikacjami. Niestety one nie posiadały guzików, rozumiecie? Więc do karmienia się nie nadawały. No i pojawił się problem, trzeba było koszulę zaciągać pod szyję, nie? No, sami rozumiecie, sala pełna innych kobiet, to może nie jest nic takiego strasznego, żeby tam, wiecie, w gaciach się pokazywać, ale jednak ten komfort, prawda? Więc ja cóż zrobiłam? Zadzwoniłam do Artura, że jak będzie do mnie jechał, to żeby wstąpił w miasteczku u nas do sklepu tam z bielizną,
No i żeby powiedział pani, że potrzebuje koszulę nocną, taką do karmienia, żeby była rozpinana, ona na pewno będzie wiedziała, jaka to koszula ma być. No i on też tak uczynił, przyjechał do mnie zadowolony, przywiózł mi tę koszulę. Słuchajcie, ja tę koszulę rozłożyłam. Pomijam fakt, że ona miała ze 3 rozmiary więcej niż ja potrzebowałam, chociaż wiem, byłam w ciąży i on chyba myślał, że jednak no, rozmiar wieloryba jest idealny, ale nie trafił, to był wieloryb XXL. I co się działo dalej? Koszula była po prostu... Koszula była droga, bo ja pamiętam, że ja wtedy po prostu byłam na niego taka zła, że on wydał 5 dych, no to było prawie 16 lat temu, nie? Więc 5 dych za koszulę nocną, w której ja chodziła nie będę, no to było dużo kasy, no po co, na co? A ja dalej nie miałam koszuli, wiecie o co chodzi. Więc to była taka niebieska koszula, taki miała ładny, błękitny kolor, w białe kwiatuszki. Tu oczywiście była rozpinana, miała kołnierzyk, krótki rękawek, ale to była typowa koszula dla babci i to takiej, wiecie, 90+. No taka babcina, nie dość, że za duża, jakieś takie falbany mi się z niej porobiły, jak ja ją założyłam i stanęłam, no to cała sala, wiecie, nie? Ha, ha, ha. Nie, no wyglądałam, nie dość, że wiecie, po porodzie się nie wygląda jakoś super ekstra, człowiek chciałby chociaż trochę sobie tak podnieść, nie? Że no tutaj wisi, tam wisi. To jeszcze wisi na tobie taka koszula. Także nic, skończyło się na tym, że koszulę dostała moja babcia. Była na nią za szeroka, ale ona była akurat taka, wiecie, leżąco, siedząca, więc jej to nie przeszkadzało. A ja nadal zaciągałam koszulę pod szyję, prawda? No, także słuchajcie, przypomniało mi się to i się dzisiaj z tego cały dzień cieszę, bo ostatnio wrzuciłam taki filmik, jak żona tańczy erotyczny taniec dla męża. No i tańczy właśnie w takiej koszuli, chociaż ona i tak ma piękną tę koszulę, ale taka duża, szeroka i ona mi się bardzo z tą moją skojarzyła. Więc słuchajcie, tak to jest, nie? Czasem facetowi wytłumaczycie, nakreślicie, a on i tak zrozumie inaczej. Kurtyna. Płynne złoto. Herbata wygląda jak miód. Albo miód jak herbata. Jak widzieliście, przed chwilą dolałam do niej zimnej wody niegazowanej, bo zawsze tak sobie schładzam, żeby i sok z cytryny, i miód miały no, swoje właściwości i wartości odżywcze, żeby to wszystko nie zniknęło we wrzątku. O, tutaj nam się leje po szklance. Szklance, kubku. Zwał jak zwał. Słuchajcie, jedna z Was dzisiaj do mnie napisała wiadomość prywatną na Instagram i dziękuję Ci, kochana, bardzo, bo... Wiecie, czasem ktoś czegoś faktycznie nie wie, nie zwraca uwagi, ja akurat na to uwagę zwracam i jeśli kupuję miody w sklepie, a ostatnio tak to niestety wychodzi, to zawsze patrzę, żeby te miody były, o, tu, polskie, nasze, a nie tam, wiecie, w Unii, bo to nie wiadomo co to i co tam w środku w ogóle się znajduje. No ten, mówiłam Wam, jest przepyszny w smaku, to jest chyba najlepszy miodek, jaki ostatnio zakupiłam, a ja do tego wszystkiego mam jeszcze tutaj miodek, bo mam na kanapce... moją ukochaną musztardę miodową. Tak, tu mam kanapki, tu są śledziki. No coś tu za dużo się dzieje, ale nic, nic z tych rzeczy. Słuchajcie, to już jest moja kolacja. 3 kromki właśnie z panem Boczkiem. Pan Boczek zaczynał dzień, pan Boczek kończy, ale w towarzystwie oczywiście śledzika. Śledzik z ogórkiem i czosnkiem, lubię tę wersję. I powiem Wam, że nie mogłam się zdecydować. Śledzików jest mało, więc nie pojem. Także mówię, dobra, pocisnę na dwa fronty. A że Boczek kocham, a ten zobaczcie, jaki piękny, normalnie przepiękny, taki idealny Boczek z musztardką miodową. A potem sobie jeszcze dopcham brzuszek. No, także dzisiaj zrobiłam dużo herbaty, bo i Boczek, i śledzik herbatę lubi, bo wiadomo, pływać lubi. A ja lubię jeść. Co poradzisz? No nic. Dobra, dziewczyny i chłopaki, dzisiaj krótko, chyba. Mam nadzieję, że nie przesadziłam. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam miłej soboty. Dobrze mówię? Nie, piątku. Dobra, mówiłam, że zgubiłam 2 dni. Ale to i tak jestem już 1 dzień do przodu. Pa, pa.